bardzo bym prosił pana prezydenta o rozważenie takiej możliwości, żeby sprzątanie tej zabytkowej części miasta, Starówki, powierzyć MZK, dlatego że ta firma w moim przekonaniu się lepiej wywiązuje niż podmiot wyłoniony w drodze przetargowej. No i przede wszystkim uzbroić taką firmę w maszynę do mycia płyt granitowych, ponieważ te płyty, które zostały ułożone w 2010 roku, one już wyglądają tak strasznie, są tak zabrudzone, już nie tylko olejem od samochodów, które czasami zdarza mi się zaparkować na takich płytach, ale są po prostu brudne. Już deszcz, takie rzeczy nie pomogą. One są strasznie brudne, trzeba mechanicznie czyścić maszynami, takie kolej już by robi się w Toruniu czy w Bydgoszczy. Wiem, że takie firmy, które tam odpowiadają za sprzątanie Starówki, mają te maszyny i regularnie jeżdżą i czyszczą je. Oczywiście dostrzegamy te problemy. Rozpoczęła się nam w kalendarzu wiosna, więc należy oczywiście zapisać się wzmoże ruch turystyczny, ruch pieszy, mieszkańców. Ja to mogę powiedzieć ze swojej strony na piątek w tym tygodniu. Zebrałem do siebie, zbieram wszystkie służby odpowiedzialne za sprzątanie. Chcielibyśmy znaleźć nowe rozwiązania, które umożliwią, aby sama Starówka była bardziej czysta, bardziej przyjazna dla osób zwiedzających. Myślę, że jest to ciekawa propozycja tej maszyny do czyszczenia samego granitu. Będziemy też to pewno rozważać na tym spotkaniu. Mogę pana radnego poinformować później telefonicznie, co żeśmy ustalili, w którym kierunku będziemy jako samorząd iść, aby czy to przesunąć poszczególne środki, czy zaangażować dodatkowe podmioty do sprzątania samej Starówki. Tylko przypomnę, że nie wszystkie tereny nada się choćby przekazać MZK, bo problem jest na Starówce z wjechaniem taką maszyną. Jeżeli tu mówimy o jakiejś małej, nie ma problemu, natomiast przypominam tylko, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, no to właściciel nieruchomości przylegającej do chodnika choćby jest odpowiedzialny za to, jak jest czystość na chodniku, a nie już samorząd oczywiście pasy drogowej, place i zieleńce jak najbardziej, tak?